Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu G4 News. Dziewczyny, wiecie co działo się w środę 20 lutego u nas w szkole? Tak, drzwi otwarte, czwórki. Super, i wy zobaczcie co wtedy działo się w naszej szkole. Dzień dobry, nazywam się Oliwia Muszkowska w G4 News.
Okej, najbardziej podobał mi się tutaj film pokazany na stronie Facebooka tej szkoły. Najbardziej mi się podobały lizaki, cukierki i ten film na Facebooku. Mi się najbardziej podobała sala historyczna, tam jest bardzo miła nauczycielka i są fajne ścianki na świecie. Ola Niemczykowska, witam w G4 News. Witam, jestem Nicole Salter i witam w G4 News. Witam, jestem Dominika Lubieniec i witam w G4 News. Najbardziej podobała mi się sala historyczna, bo tam jest super pani. Mi najbardziej podobał się i sala historyczna. Mi najbardziej podobała się sala historyczna, bo sobie mogłam porysować. Dzień dobry, nazywam się Maciej Syrbes, witam w G4 News. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Wodarz, witam w G4 News. Dzień dobry, nazywam się Norbert i witam w G4 News. Na drzwiach otwartych najbardziej podobała mi się sala gimnastyczna, ponieważ jest duża i fajna. Podobały mi się też bardzo osoby oprowadzające, były miłe i było w ogóle bardzo fajnie. Dzisiaj na drzwiach otwartych najbardziej podobała mi się sala multimedialna i sala gimnastyczna. Jest bardzo duża i jest fajna. Mi najbardziej podobały się tablice multimedialne. Witam, nazywam się Jan Haliczak, to G4 News. Witam, nazywam się Kornel Kubarczyk, witam G4 News. Witam, nazywam się Jan Żelak, witam G4 News. Akcja! Na drzwiach otwartych w tej szkole bardzo podobały mi się sale i mi nauczyciela. No to my jako przewodniczącemu szkoły, to żebyście grzecznie nie słuchaliście. Mi osobiście podobały mi się Nazywam się Krystian Soszyński i mi osobiście podobał mi się apel i mi nauczyciele szkoły.